Dzień dobry, witam Państwa na spotkaniu z panem Jarosławem Krzyżanowskim z Legnickiego Klubu Badań Zjawisk Nieznanych. Kontakt. Witam, witam cię Jarku. Witam. Powiedz, czym się zajmuje twój klub? Z tego, co wyczytałem w internecie, jesteście badaczami takich zjawisk jak UFO. Między innymi tak. Najbardziej właściwie zajmujemy się UFO. Nasza praca polega na tym, że docieramy do świadków takich wydarzeń, archiwizujemy takie zdarzenia oraz prowadzimy pracę popularyzacyjną. Naszym celem jest dotarcie jak największej ilości ludzi, którzy mogliby być takimi potencjalnymi obserwatorami UFO, ale też nie możemy zaniedbywać pracy tak zwanej paranaukowej, czyli badawczej w zakresie dowiedzenia się, czym jest to zjawisko. Nie pytamy się, czy ono istnieje, tylko czym ono jest. Bo czy ono istnieje, to nie musimy siebie pytać. Myślę, że jesteśmy przekonani ponad 100%, że ono jest realne. Tylko pozostało pytanie, co się za nim kryje, skąd przybywa i czego tutaj właściwie poszukuje. Mówię, pierwszą sprawą, jeżeli chodzi o UFO, to jest zazwyczaj takie niedowierzanie, ale to niedowierzanie istnieje do momentu, dopóki ktoś sam rzeczywiście się nie zetknie z jakimś obiektem latającym, którego nie potrafi rozpoznać. Bo powiedzmy sobie szczerze, że UFO to niekoniecznie kosmici, tak? Że UFO to jest obiekt, który jest nieznany nam przynajmniej. Właściwie tak, sama nazwa z angielskiego wskazuje na to, że mamy do czynienia z obiektem nieznanym lub niezidentyfikowanym, prawda? Z tym, że niezidentyfikowany może być na przykład samolot, podczas gdy nieznany ma jakby tutaj szerszy zakres i to może być wszystko, to może być zjawisko, to może być niekoniecznie zwarty obiekt, prawda? Myślę, że w oparciu o tych ostatnich 60 lat, gdy istnieje tak zwana nowożytna era UFO, jesteśmy przekonani, że są to tak zwane zjawiska nieznane raczej, o tyle, ponieważ nie znamy ich pochodzenia, skąd pochodzą, prawda? Ale zakładając, że być może są to goście z kosmosu, z innych jakby galaktyk, innych planet, to musimy tylko umieć zidentyfikować ich pochodzenie, skąd pochodzą dokładnie i czego tutaj właśnie, jak mówiłem wcześniej, o nas oczekują, czego od nas chcą, prawda? Myślę, tutaj jest kwestia otwarta. Czy mamy do czynienia z gośćmi z kosmosu, czy z innych wymiarów, czy z przeszłości. Wiemy jedno, to są zjawiska materialne, są to zjawiska naukowe, o naukowym charakterze. Na pewno nie są to zjawiska o charakterze duchowym, czy parapsychicznym, jak niektórzy zarzucają, bo też nie o to chodzi. Tutaj mamy do czynienia obiektami, które zawsze, no zwykle zostawiają jakiś wpływ na otoczenie, jakiś ślad po sobie, po swoim przelocie, po swoim zaistnieniu. I stąd możemy mniemać, że to jest, być pewni, że to jest zjawisko o charakterze naukowym, dlatego trzeba je badać. A jak z twojego doświadczenia, ile już, jak długo czasu się tym zajmujesz? Właściwie to temat mnie interesował od przedszkola tak naprawdę, bo zawsze byłem ciekaw, jak to jest. Okej, tutaj nauka jeszcze ta komunistyczna głosiła, że wszystko jest znane, poznane, pod kontrolą, a tu nagle coś pojawia się, co wymyka się tej właśnie kontroli, temu poznaniu. I myślę, że warto byłoby się na tym zastanowić, co to za fenomen, co się za nim kryje. Myślę, że tak na poważnie od 1988 roku, kiedy ta idea powstania organizacji ufologicznej się pojawiła w Legnicy, w oparciu o Wrocławski Klub Badań UFO, no to możemy stwierdzić jedno. Mamy około 350 zarejestrowanych relacji. 350? Tak, ponad 350 relacji. Z tym, że to są tak zwane prawdziwe UFO, jakby to nazywamy, czyli potwierdzone ponad wszelką wątpliwość, jest to zjawisko niewyjaśniane w sposób w kategoriach ziemskich zjawisk oraz tak zwane prawdopodobne UFO, czyli coś, co może wskazywać na korelację z ziemskimi zjawiskami, ale nie jesteśmy do końca tego pewni. Właściwie nie archiwizujemy zjawisk, które są tak zwanym nieprawdziwym UFO czy nieprawdopodobnym UFO, no bo na to szkoda po prostu nam czasu. Naszym celem jest nadanie w każdej relacji wagi dowodu naukowego czy paranaukowego. Nie jest to tak, że idziemy do kogoś i po prostu, posłuchamy raz człowieka, może jest wiarygodny, może nie, ważne, że mamy to na papierze, nie. Chodzi tutaj o dokładne zgłębienie psychiki tego świadka i dowiedzenie się, czy można mu wierzyć, czy jest wiarygodny, czy ktoś to jeszcze inny poza nim zauważył, żeby ta relacja miała status dowodu. I tutaj dowodem są relacje świadków, czy te zdjęcia. Mówi się w Photoshopie, mówi się o jakichś możliwościach komputerowej animacji, dobra. Tylko, że ta sama technologia, która pozwala na fałszowanie, też pozwala na weryfikację. Można ją odwrócić w drugą stronę. I wtedy jesteśmy pewni, czy to jest prawdziwe, czy nie. Faktem jest i pozostaje, że w oparciu o nowe zjawiska, o nowe technologie człowieka, drony, nie drony,
coraz mniej się zwraca uwagę na tak zwane obserwacje dalekie, typu właśnie światło gdzieś tam daleko na nocnym niebie, bo to może być wszystko dzisiaj, prawda? Głównie skupiamy się, czy też najważniejsze są dla nas tak zwane relacje, obserwacje bliskich, tak zwane bliskie spotkania pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. Nawet czwartego się zdarzają. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czy wasza działalność jest tutaj działalnością regionalną, czy działacie na terenie całego kraju? Czy... Znaczy, no nie, tutaj jest taki niepisany podział między organizacjami ufologicznymi w Polsce. Właściwie akces do ruchu ufologicznego każdy może zgłosić, każdy, kto się tym interesuje, ma jakiś zasób wiedzy i zapał do pracy. Nie może to być, nie powinien to być osoba, która ma taki słomiany zapał, czy po prostu małą wiedzę. No i która miałaby się znaleźć w terenie, badać takie fenomeny, prawda? Myślę, że jest dużo zjawisk w Polsce, które się na przykład odbywają nad górami, prawda? Tam jest bardzo mnóstwo. Nad nieźniami jakby troszkę mniej. Naszym celem jest taki jakby nieformalny podział na różne organizacje ufologiczne, które mają swój zasięg regionalny, tak zwany, lokalny. I nie wchodzimy sobie tutaj jakby w parady, nie chodzimy sobie w teren. Na przykład Wrocław bada swoje w cudzysłowie obserwacje na terenie Wrocławia i okolic, Legnica tutaj na terenie, właściwie tak bardziej zachodniego rubieża Dolnego Śląska, Legnica i bardziej w kierunku granicy z Czechami i z Niemcami. Nie? Czasami to zahacza o pogranicze, no i zahacza współpracę z ufologami, organizacjami ufologicznymi za granicę, jak właśnie Niemcy czy Czechy, a nawet i dalej troszkę. Bywają takie relacje bowiem, które są międzynarodowe. Widziano obiekty, które leciały nad kilkoma krajami, także nad Polską, prawda? Taka współpraca wtedy jest niezbędna. Oczywiście. A jak twoim zdaniem, co wynika z tego, że te obiekty pokazują się częściej w górach niż na nizinach? Jak uważasz? Jakie jest twoje zdanie? To nie jest tylko na moje stwierdzenie. Wielu ufologów z terenów Podkarpacia widzi to samo, zauważa ten problem, także ufolodzy z zagranicy. Prawdopodobnie takie są robocze nasze hipotezy. Prawdopodobnie przyciąga ich tak zwana darmowa energia. Sądzimy, że skoro w górach znajdują się połaci minerałów, tak zwanych naturalnych źródeł energii, one tam mogą być wykorzystywane bardziej niż na przykład na terenach nizinnych. I tam akurat te obiekty się znajdują, żeby w cudzysłowie pompować energię, aby się tutaj w naszej atmosferze poruszać. Myślimy, że to stąd się bierze. Nie bez przypadek takie relacje się odbywają tam, gdzie są złoża na przykład uranowe czy plutonu i tak dalej. Tam takich relacji UFO nie brakowało nigdy. I to jest właśnie ciekawe. Zwykle to jest tak, że im bardziej ciekawi geologicznie teren, tym więcej tych zjawisk się pojawia. Były takie zarzuty, że być może są to tak zwane ball of lights, że to są takie efekty emanacji światła, które gdzieś tam zostały krzemień, prawda? Ściera się jedno od drugiej, wyważa się iskra. Były takie zarzuty, ale no to ma się nie jak do relacji, kiedy ktoś widział latający talerz, czy jakiś obiekt w kształcie cygara, który w ogóle nie świecił, ale na tym terenie się znajdował i takich relacji było więcej. Także to nie jest żaden przypadek, że tam takie coś się dzieje. Moje koledzy z Podkarpacia to zauważają, ale także Anglicy i Norwedzy, zwłaszcza ci, którzy zajmowali się tak zwanym projektem Hesdalen w latach 80. Tam się tego bardzo wiele działo. To było naprawdę aż nie do wiary. No dobrze, przejdźmy do podstaw nieznanych obiektów latających. Jak można je zakwalifikować? Mówimy tylko o obiektach latających. Okay. Nie mówimy tutaj o spotkaniach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, tylko o obiektach latających. Od czasu do czasu niektórzy ludzie donoszą o dziwnych relacjach na niebie, czasami nawet na ziemi, choć zwykle te obiekty są obserwowane jakby najpierw lądujące na gruncie. Co mogę powiedzieć o samym klasyfikacji? Dzielimy tak jakby obiekty na trzy rodzaje. Oklepanym tematem jest ten latający spodek. To chyba każdy już widział, każdy wie, jak to wygląda nawet z filmów, zwłaszcza tych science fiction. Z tym, że tu na terenie Dolnego Śląska to nie są takie obiekty głównie widziane, to są głównie kule. Kule światła lub kule, zwarte kule, prawda? To jest drugi rodzaj obiektu. Natomiast trzecim takim dość ciekawym dla mnie są tak zwane latające cygara, lub takie statki matki, jak my to nazywamy, olbrzymie, podobne do starostów obiekty, które naszym zdaniem są tak zwanymi statkami matkami, które znajdują, hangarowane są te mniejsze obiekty. I tutaj te obiekty właśnie przelatują w takiej postaci. Także tutaj mamy trzy rodzaje. Kule światła tylko razem, spotki, no i cygara tak zwane. Rzadko były takie obiekty o dziwnych kształtach, takie na przykład jak latające żyrandole czy coś, ale bywały też takie dość doniesienia. Z tym, że one są bardzo rzadkie i tutaj coś ciekawe, że ludzie
jakby mieli fantazjować, to by szukali różnych jakichś opcji, a to zwykle się tak samo, w taki sam wzór zawsze układa. Jak to zauważono kiedyś, ufologia ma podstawę naukową i myślę, że to jest też ciekawe w sobie, czemu ktoś nie mówi o latających różowych słoniach, czy jakichś obiektach, które się zagrzebują w ziemi, czy gdzieś tam przewracają w wykołki w powietrzu robiąc, prawda? Tu chodzi o coś, co się powtarza zawsze regularnie. Także ktoś by na przykład sobie to wymyślał, myślę, bo miał ograniczoną wyobraźnię dosyć. Tym bardziej, że w naszym kraju, jeszcze muszę dodać, nigdy to nie był temat, na którym można było zrobić kasę albo stać się sławnym. Dalej jest traktowany trochę z niedowierzaniem, z uśmiechem. Kiedyś było gorzej, co prawda. Kiedyś więcej może ten temat był krytykowany. No dzisiaj też proszę taką stronę czasami komercjalizmu. Chcemy się pokazać, chcemy być sławni, to jesteśmy takimi właśnie ufologami. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to robić z pasją, a nie dla pieniędzy, czy nie dla sławy. Nie w tym rzecz, naprawdę. Moim celem jest dowiedzenie się prawdy o tym zjawisku, a nie eksponowanie tutaj siebie czy mojej organizacji. Chcę po prostu wiedzieć, co się za tym kryje, co to jest. Czy obserwacje obiektów latających, obserwuje się częściej obiekty pojedyncze, czy obiekty w jakichś tam grupach? No tu nie ma reguły. Tutaj nie ma reguły, bo akurat, jak pamiętam, te wszystkie nasze doniesienia z tych przestrzeni ostatnich 25 lat, z reguły to były obiekty latające w takich niewielkich formacjach. Czy tak w grupach po 3, po 5 sztuk, nie więcej. Ale co muszę zaznaczyć, od czasu do czasu, i to są regularne odstępy, notujemy tak zwane fale obserwacji UFO, kiedy co mniej więcej 12 lat odbywa się taka skomasowana obserwacja obiektów, gdzie nagle bardzo wiele ich się pojawia na niebie i jakby w jaką stronę przelotują w jakimś nieznanym sobie celu, prawda? Znaczy nam nieznanym celu. Takie na przykład były spektakularne relacje w 1990 roku, kiedy to dokładnie 5 listopada, czyli jutro będzie rocznica, nad Legnicą w Wrocławiu przemknęła olbrzymia formacja, chyba z kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu świateł, które kierowały się jakby na Warszawy i tam dalej, prawda? I to widział pół Europy. Ciągnęły się od Hiszpanii, przez Francję, Niemcy, po Polskę. I gdzieś tam zniknęły nad Białorusią. Także takie relacje są co 12 lat, co nas interesuje, dlaczego tak się dzieje. A wcześniej taka sama relacja miała miejsce w 1978 roku, w sierpniu, kiedy taki obieg leciał, formacja leciała z terenu Gotlandii, Hel, Warszawa, Podkarpacie. Także co się za tym kryje, nie wiemy. Widzimy tylko związek, jakby może nie przyczynowo-skutkowy, ale może nie bez przyczyny te obiekty się pojawiają, kiedy coś ma się wydarzyć ważnego w naszej historii. Jakby monitorowały naszą rzeczywistość, jakby może wiedziały, co się wydarzy. A nie masz podejrzeń, że mogą to być jakieś tajne projekty wojskowe mocarstw? Oczywiście, że tak. Mogą być, tylko że ufologia nie zaczęła się w wieku XX tak naprawdę. Oczywiście nazwa UFO jest nazwą, która została ustalona w roku 1937 dopiero, choć pierwotnie już w czasie wojny dostrzegano takie dziwne zjawiska na terenie działań wojennych. I wtedy użyto po raz pierwszy nazwy UFO. Natomiast nie jest prawda, że dopiero od tej pory, bo takie obiekty obserwowano dawno temu już w Europie, w Ameryce. Wtedy nikt o UFO nie słyszał, jak na przykład widziano takie dziwne, jak to mówiono wtedy, latające obiekty, czy tajemnicze obiekty niebieskie, tak je nazywano, przed 100-200 laty, kiedy na przykład jeden z polonusów mieszkający we Francji w wieku XVIII widział olbrzymie jajco nieznanej konsystencji, prawda? Podejrzewano braci Montgolfier, ale to nie była ich robota. Taki był tekst. No to wtedy UFO nikt nie słyszał, prawda? A jednak takie obiekty dostrzegano, więc mówienie o jakichś tajnych projektach w tym okresie mija się z celem. Część na pewno tak. Część na pewno takimi jest, ale nie sądzę, że to jest większość, albo że to wyjaśnia całą sprawę. Na pewno nie tutaj. Natomiast z drugiej strony wiem, jestem przekonany, że mocarstwa, nawet nie tylko mocarstwa, robią wszystko, żeby taką technologię, taką wiedzę zyskać. No bo to by się naprawdę bardzo opłacało, bardzo by im to pomogło w technologii wojskowej. Może więc jesteśmy tylko monitorowani. Tak nie mam. Okej, porozmawiajmy o naszym podwórku, czyli tutaj podwórku powiedzmy Dolnego Śląska. Mm-hmm. Jak dużo zgłoszeń, jak dużo osób widzi nieznane obiekty latające? No to jest tak, ze statystyką. Średnio, przeciętnie co 10 dni ktoś widzi UFO w Polsce. I Dolny Śląsk tutaj nie jest jakimś wyjątkiem. Myślę, że tak samo jak w całym tutaj regionie, czy makroregionie polskim, nadeuropejskim, bym powiedział, tu się wiele nie różni. Z tym, że tak jak wspomniałem wcześniej, więcej tych relacji odbywa się nad terenami górzystymi niż nad nizinami.
I tam jest tego wiele więcej. Z różnych przyczyn, tak jak wspomniałem. Może są jakieś jeszcze inne przyczyny ku temu. I staramy się to też dowiedzieć, co się za tym kryje. Także mówiłem, średnio co 10 dni w Polsce ktoś widzi taki obiekt. Gdy chodzi o tak zwane spotkania bliskie, no to się odbywa o wiele rzadziej, ale to się zawsze odbywa porą wieczorową lub nad ranem i sprawia to takie wrażenie, jakby te obiekty, wolałbym powiedzieć inteligencja, która za tym się kryje, unikała naszego kontaktu albo kontaktu z nami, jakby jednak się nas obawiano. No to się nie ma co dziwić, człowiek jest największym drapieżnikiem na tej kulce. No niestety tak, jak tutaj Aimé Michel, taki ufolog francuski w latach jeszcze 60-tych bodajże, tak, koniec 60-tych lat, ustalił mapę Francji, gdzie na przykład były naniesione bliskie spotkania trzeciego stopnia, czyli kontakty z istotami rzekomymi, prawda, które wychodziły z takich pojazdów. I zawsze to się odbywało w zagęszczeniu ludzkim maksymalnie 60 osób na kilometr kwadratowy, nie więcej. Tak jakby unikały specjalnie miejsc, gdzie jest dużo ośrodki miejskie, dużo skupiska właśnie. Tego się unika. To, że to nie jest, uważam, że to nie jest bez przyczyny. Po prostu ulegam jakimś monitoringowi obecnie. Nic więcej. Robię wszystko, żeby się nami nie kontaktować, ale też nie sądzę, żeby byli nastawieni agresywnie, bo gdyby tak było, już byśmy o tym wiedzieli. Nie czekaliby nas, osiągniemy stan posiadania bomby atomowej i 3 laserów. Myślę, że łatwiej byłoby zawojować nas 100 lat temu niż obecnie, mimo wszystko. Także myślę, że nie są agresywni. Po prostu nas monitorują, obserwują nas. A jak z Twoich obserwacji wynika, czy na przestrzeni tych lat zmieniła się jakoś technologia tych pojazdów, które nas odwiedzają? Czy... Wydaje się, że nie. Wydaje się, że nie, ponieważ no to jest dobre pytanie raczej do nich niż do mnie, tak naprawdę. Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek faktem jest i pozostaje, że coraz mniej jest takich relacji klasycznych UFO, faktycznie, a coraz więcej jest takiej właśnie informacji o obiektach, które pojawiają się i znikają na przykład, które nagle się rozświetlają, przylatują i nagle znikają, prawda? Bardziej wyglądające na skupiska energii niż na materialne obiekty. Może tak, to jest taka sprawa do końca niejasna, tak samo jak nie wiemy, czy kręgi zbożowe możemy traktować również jako przejaw właśnie monitorowania nas przez UFO. Są takie relacje, które wskazują na to, że tak jest, aczkolwiek niektórzy ufolodzy nie są pewni. Są sceptycznie nastawieni do samych istoty kręgów jako do zjawiska związanego z UFO. Ja myślę, że jakiś tu związek występuje. Natomiast pytanie jest, dlaczego rzeczywiście ostatnimi laty był większy wysyp kręgów zbożowych niż na przykład samych relacji UFO. To jest fakt. To ja to muszę przyznać. No może też tutaj trochę media, trochę, że tak powiem, zawiodły, ponieważ kiedyś zwracano większą uwagę w prasie, w telewizji na te zjawiska. Gdzieś się zwraca uwagę na inne zupełnie tematy. No i to też jest jakiś przyczynek ku temu, że ludzie nie zwracają uwagi już na niebo, tylko patrzą na ziemię bardziej, prawda? I może dobrze są tak zwani przyziemni, nie? Ale z drugiej strony szkoda by było zaniechać tego tematu. Mieliśmy taką jedną relację z Podkarpacia, kiedy to no niestety jedna z telewizji zawróciła z nad kręgu zbożowego, bo uznali, że nikogo to nie zainteresuje. No trudno decydować za ludzi, prawda? A może zainteresuje kogoś, nie? Natomiast naszym celem, tak jak sam widzisz, nie jest oczekiwanie sławy, bo to jest różnie. Jak to się mówi, łaska pańska na tym koniu jeździ, prawda? Więc może lepiej badać, czy to jest, czym to jest, przepraszam, kto się za tym kryje, a potem ewentualnie patrzeć, czy ktoś mnie lubi, czy nie. Bo za sławą bywa różnie. John Lennon źle skończył, wszyscy o tym wiemy, prawda? Więc lepiej tak w tą stronę nie jeździ. Myślę, że ufologii absolutnie nie czeka. Były takie ostatnio relacje, że jest coraz mniej tych zjawisk, coraz mniej się pojawia, że ufologia się skończy. Ja osobiście w to nie wierzę, bo nie odlecieli nagle. Dalej tu myślę, sami obserwują nas. Może technika podglądania nam się troszkę zmieniła faktycznie, bo tak jak mówię, rejestruje się trochę mniej tych relacji niż w latach 70-tych, 80-tych. Ale dalej one są, dalej zdarzają się świadkowie, którzy obserwują takie fenomeny i mówią, że on w to nawet nie wierzy, ale on to widział i widział coś, czego nie rozumie. Ja nie mam powodu mu nie wierzyć, skoro on sam mówi, że w UFO nie wierzy, ale widział coś, co tam się zgadzało z relacją kogoś tam innego, prawda? Myślę sobie, czemu nie? Może coś w tym jest. Może warto. To chyba nie jest kwestia wiary czy niewiary, tak? No, jeżeli ktoś coś zobaczy, widzi fizyczny obiekt, to trudno nie wierzyć w to, co się widzi. Oczywiście, tylko tutaj mamy taką jeszcze obawę, że niektórzy konfabulują i to jest też problemem, chociaż w Polsce to jest bardzo nieznaczny procent
Na Starym Zachodzie, jak to się mówi, to tam jest około, rzeczywiście, żeby nie skłamać, większość relacji jest takich niewiarygodnych. I te zjawiska są badane bardzo różnie, chociaż są też ufolodzy bardzo wybitni właśnie z zachodu do nas, też odwiedzający nas. Natomiast w Polsce to jest jakieś 15% fałszywych relacji UFO, 15-20%. To jest absolutnie nikły procent, żeby twierdzić, że wszystko jest fałszywe, wszystko jest nieprawdziwe. Człowiek u nas nie ma, Polak generalnie nie ma czasu ani ochoty na patrzenie w niebo. Zajmuje się pracą, zajmuje się pieniędzmi, zajmuje się domem, dorabianiem, prawda? Ja to akurat sam rozumiem jako człowiek, jako tutaj, jako mieszkaniec tego kraju. Ale też wiem, że dużo ludzi, jak się dostrzega takie zjawiska, to nie udaje, że nie widziałem, prawda? Z kim przypadnie maro nieczysta. Przychodzi i mówi, tam nie wiem, co to było, coś było, nie? Co to było, nie wiem. Bo taka świadomość istnienia takich zjawisk, które są nieznane, niezidentyfikowane, też nie daje spokoju wielu i też robią ludzie wszystko, żeby albo udać się właśnie do medii, prawda, do mediów, do prasy, albo do właśnie badaczy takiego zjawiska. To już jest kwestia osobistego wyboru danego świadka. Chociaż my robimy wszystko, żeby umieć takich ludzi pierwsi dotrzeć i zachowujemy często jego dyskrecję, prawda, i myślę, że to tutaj to jest najważniejsze dla nas, żeby dowiedzieć się nie tyle o świadku również, bo to jest ważne, żeby wiedzieć, czy jest wiarygodny, czy nie, prawda? Niewiarygodny świadek, no to oznacza niewiarygodna relacja. Aczkolwiek były takie zdarzenia, kiedy to ktoś nawet był lekko po wypiciu, ale on mówi, że widział i tam ktoś to jeszcze potwierdził, prawda? Więc myślę, no jednak coś w tym było. Ja osobiście nie wierzę, żebym komuś to się napił, a potem mówi, że widział UFO, no bo to moja wiarygodność wtedy jest, spada totalnie, prawda? Niemniej, no tutaj nie ma reguły. Są ludzie, którzy chcieli widzieć, a nie widzieli, prawda, takie zjawiska. Na przykład nie znam ufologa, powiem szczerze, co mnie zdziwiło, który widziałby UFO albo byłby w bliskim kontakcie z takim zjawiskiem. To jest też ciekawe i to jest fakt. Jakby wiedzieli, kogo unikać. Poważnie. Nie znam ufologa, który byłby na przykład byłby w bliskim kontakcie z takim obiektem albo z takimi istotami, które z takiego obiektu się pojawiły, prawda, wyszły. To jest też ciekawe. Nigdy takich zdarzeń nie było. A twój przypadek? Czy ty widziałeś kiedyś UFO? No nie, to mi się nie zdarzyło niestety, choć na pewno bym chciał, nie powiem. Na pewno by mi się przydało takie coś zobaczyć, zaobserwować wiele razy. Jakoś mi się nie udało i to mnie też ciekawi, dlaczego tak jest. To jest też samo sobie trochę takie dziwne, bym powiedział. Może raz nie byłem pewien, co widziałem na niebie tutaj nad naszym osiedlem, ale to było dawno temu i to... Też nie wiem, czy pewnie mówić jako osoba, która się tym interesuje, powiedzą wszyscy zaraz, powiecie sobie, aha, widział, co chciał zobaczyć, pewnie marzy mu się, prawda? No ale faktem, coś tam raz widziałem takiego niezwykłego na niebie, potem to zostało potwierdzone przez inne relacje jako obiekt nieznanego pochodzenia, prawda? No ale nie robiłem z tego zadymu, aha, no, coś tam było, zawołałem swojego tatę, który tutaj ze mną mieszkał i obaj widzieliśmy, jak taki obiekt schodzi nisko. I potem przestaje być widocznym gdzieś tam w kierunku na południe-wschód, prawda? Także byłem trochę pod wrażeniem tego fenomenu. Jako klub, przychodzi do was osoba, która widziała jakieś nieznane zjawisko, tak? Widziała jakiś obiekt na niebie. Jak wy dalej rozpatrujecie tę sprawę? Tu jest kwestia wypełnienia tak zwanej ankiety, szkoda, nie ma przy sobie. Każda taka osoba musi przejść tak zwaną weryfikację. Musi przejść tak zwany zestaw pytań, który jest około 50 przynajmniej i potem poznajemy, czy ta osoba jest wiarygodna, czy nie, czy widziała zjawisko, które ma jakieś symptomy ufologiczne, czy też mogło być coś namacalnego, ziemskiego, w cudzysłowie, prawda? Natomiast jak nam to nie wystarcza, no to są jeszcze tak zwane testy psychologiczne, które też mamy opracowane przez psychologów Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie akurat studiowałem, pochwalę się. I takie coś jest bardzo pomocne, takie coś jest bardzo przydatne, bo to idzie wykryć, czy ktoś jest wiarygodny, czy nie. Oczywiście lepiej, jak jest to parę osób, niezależnych od siebie, niż jedna osoba, która przychodzi i tak, to było w tej książce o UFO, na tej stronie to pisał, ja to widziałem. No to wiadomo, nie jest taki wiarygodny, jak ktoś to mówi, no wie pan co, no nie wiem, co to było, jakieś tam punkty na niebie świeciły, migały, nie wiem, co to było, nie? I taka osoba jest troszkę bardziej jakby wiarygodna w cudzysłowie, nie? Niż ktoś, kto ma taką wiedzę, zna tą tematykę. No ale wiemy, jak może konfabulować, prawda? Natomiast takie rzeczy można spokojnie sprawdzić, można wiarygodność człowieka też ocenić. Jeżeli tak wszystko się trzyma razem, brzydko mówiąc, nie powiem, czego się trzyma, jeśli wskaźnik tak zwany nieprawdopodobieństwa jest wysoki i dziwności, na przykład wynosi około, co to jest w ogóle,
Wskaźnik dziwności, na ile to odbiega od naszego poznanego świata, prawda, to zjawisko. Wiarygodności to jest właśnie ta wiarygodność świadka, prawda? Wiarygodności tego człowieka. Jeżeli ten wskaźnik dziwności, niezwykłości zdarzenia i wiarygodności wynosi około na skali 1 do 10, 35-40%, no to znaczy, że zasługuje na uwagę, że można się tym zająć, prawda? Nigdy nie ma 100% pewności, no bo ufologia też nie jest nauką stricte ścisłą, prawda? Tutaj mamy jakby więcej związków z psychologią społeczną, socjologią, psychologią, prawda? No ale też nie ma 0%, no takie coś też nie istnieje, prawda? Także tutaj musimy opierać się na wiarygodnościach rzędu 55-80%, ale no to wystarcza. Więcej nie musimy akurat tutaj potrzebować, żeby uznać, że to zjawisko jest lub nie jest wiarygodne. Na tym to polega. Nigdy nie ma 100% pewności, ale też nigdy nie ma tak, że wiem lub nie jestem pewien, tak albo nie, albo nie. Albo się wie, albo się nie wie. Albo to jest wiarygodne zjawisko, wiarygodna osoba, która widziała taki fenomen, albo nic takiego nie miał miejsca. Nie ma pomiędzy, bo też pomiędzy nie może być. Na tym też nasza praca polega, aby no, wydusić w cudzysłowie ze świadka tą wiarygodność, by się przekonać, czy można mu ufać, można wierzyć, czy nie. Dopóki nie będziemy mieli kawałka tego latającego spotka w ręku, czy ręki ufoluda, albo żywego osobnika, no to musimy polegać na relacjach świadków, ale one mogą mieć charakter dowodu, moim zdaniem. Tak samo jak ktoś widział kondora na spacerze w parku, nie? Trzeba mu nie wierzyć, prawda? Albo widział wiewiórkę, na przykład, nie? W Legnicy. Na tej samej zasadzie tutaj. Możemy ufać lub nie, prawda? Wszystko zależy od wiarygodności człowieka, a i więcej jest jeszcze dowodów tak zwanych dodatkowych, typu zdjęcia, fotografie, filmy, ślady na terenie. Takie też relacje się... Właśnie, ile jest takich dowodów materialnych? Tak. Jak często one się zdarzają? No to akurat jest nieczęsto. Tu niestety jest nieczęsto. Zakładamy, że są to tak zwane wypadki przy pracy tych właśnie tej inteligencji. Tego jest akurat nie za dużo. Ja myślę, że można ocenić to na jakieś 15% ogółu relacji. Nie jest to zbyt wielka suma, prawda? Czyli, że pozostaje jakiś tam, powiedzmy, ślad materialny w postaci albo fotografii, albo filmu, albo takiego śladu na ziemi. To jest jakieś 15-20%. I to też współgra, powiem szczerze, z takimi rachunkami, jak chodzi o wiarygodność danych zjawisk. Na przykład na 100% relacji o UFO, 20% zawsze jest niewyjaśnialne. Możemy się czepiać tam 80%, że to mógł być samolot, helikopter, cokolwiek, satelita, ale 20% zawsze będzie niewyjaśnionych. To jest od kiedy ufologia istnieje, tak było zawsze i chyba tak będzie. Także nawet ta współczesna technologia, która nam pozwala na fałszowanie zdjęć UFO chociażby, czy filmów, no też pozwala na weryfikację, bo to wszystko można odwrócić w drugą stronę. Człowiek nie jest doskonały, nie ma zbrodni doskonałej, tak samo tutaj. A naszym celem jest zawsze docieranie do miejsca zdarzenia, czy widział światło na niebie, czy to jakiś tam ślad był na ziemi, prawda? Trzeba pójść na miejsce, tak jak to się robi w kryminologii, prawda? Idziemy na miejsce zdarzenia, bo zawsze na miejscu się coś więcej temu człowiekowi tam odblokowuje, coś mu się przypomina. To jest taka też psychologiczna technika, prawda? Przypominając sobie rzeczy. No i też widzimy, czy to, co ten świadek odpowiada temu warunkom przestrzennym, jakim warunkach to miało miejsce, prawda, ten całe zdarzenie. Także tu jest bardzo ważne, żeby być na miejscu i ocenić, czy on w tym miejscu mógł to zauważyć tak, jak to opowiadał, tak to widział, jak to mogło być, prawda, przedstawione w jego relacji, czy też mógł tam coś tam dodać, ująć. Jak wiadomo, coś tam już dodaje, no wiarygodność jednak spada, prawda. A powiedz mi, jak to wygląda procentowo, powiedzmy, tego typu zjawiska, że klasyfikacja zjawisk, że nie wiem, ktoś widział obiekt w powietrzu, powiedzmy, najbardziej najczęstszym to jest chyba widzenie światła jakiegoś, tak? Mhm. Czyli widzimy jakieś światło lecące po ciemnym niebie. No. Później załóżmy, że za dnia widzimy jakiś obiekt lecący. Później załóżmy, że obiekt lądujący, czyli mający kontakt już blisko Ziemi, tak? I później powiedzmy jakieś takie bliższe już spotkania. Jak to się rozkłada w procentach, czy tam powiedzmy w klasyfikacji takiej ilościowej? No tak jak mówiliśmy, i więcej tych właśnie bliskich spotkań tak zwanych przy obserwacji UFO do 200 metrów, w amerykańskich warunkach określono to akurat w stopach, także to tak na polski przetłumaczono na 150-200 metrów. No 200 metrów dajmy sobie maksymalnie, to jest bliska relacja, no tego jest relatywnie mniej. Najwięcej jest tak zwanych relacji dalekich,
czy właśnie obiekty, które są na nocnym niebie obserwowane przez dnia, takich jest 3/4. Mhm. Natomiast ta 1/4 to są te relacje właśnie ma być ciekawe z punktu widzenia ufologii, bo mówiące więcej o szczegółach tego obiektu, czy zjawiska, czy tej istoty, prawda? I takich jest no, relatywnie mniej, ale to nie szkodzi, to jest normalne w tym temacie, bo wiadomo, że dopóki to coś chce nas obserwować, no to będzie robił wszystko, żeby nas unikać. To będzie więcej takich relacji typu, że odlatują i my ich jeszcze widzimy, prawda, niż wlądują i cześć, oto jesteśmy. Tego nie możemy oczekiwać. Gdyby tak było, już byśmy o tym wszyscy wiedzieli. Także tu są zwykle, moim zdaniem, tak zwane wypadki w ich pracy. Nie chcą być widoczni, ale ktoś tam przypadkiem ich zauważył, natknął się, nie spodziewali się, są obserwowani. Ktoś zrobił zdjęcie, czy tam zobaczył z bliska, prawda? Tego jest mało, ale są takie relacje. I w takim wypadku no, nie ma mowy. Trzeba zawsze z tym człowiekiem bezpośrednio porozmawiać. I taką osobę trzeba bardzo dokładnie przesiać. Choćby, no wiem, czasami człowiek nie chce czy coś, no, ale robimy wszystko, żeby kulturalnie, uprzejmie porozmawiać z taką osobą, żeby powiedziała nam jak najwięcej. Zresztą ta osoba często sama chce. Sama chce tą relację nam zdać, bo nie radzi sobie psychicznie z tym ciężarem, bo mówi, no widzi coś, co nie powinno istnieć, prawda, ale widzi, prawda, i chce to siebie jakby wyrzucić, poradzić się nas, może my wiemy coś więcej, może my jakoś w jakimś sensie pomożemy, prawda, więc teraz my to jej opowiadamy. Tak to było, znaczy wysłuchawszy tej relacji, potem możemy porównywać jej relacje z innymi, prawda, i pokazywać zdjęcia czy jakieś inne dowody, jeśli ta osoba jest uznana wiarygodna mnie za jakiegoś tam po prostu tak zwanego świra, prawda? Żeby to nie było takie zbyt proste, dać się oszukać. No bo no, renoma tu jest jednak też ważna. Nie sława, podkreślam, nie chodzi o to, żeby być bardzo znanym, sławnym. Mi o to nigdy nie chciałem tego. Bardziej mi zależy na tym, żeby się dowiedzieć, jaka jest prawda. Prawda mnie interesuje. Jak to ktoś kiedyś powiedział, bodajże chyba Indiana Jones. Interesują nas fakty, nie prawda. No, ja myślę, że to jest o tyle dla mnie fajne, ten temat, już poruszamy archeologię, bo chyba zawsze chciałem być taką osobą, która bada takie, jako archeolog, bada takie fenomeny. Nie udało mi się zostać archeologiem, ale myślę, że przerzuciłem to na ufologię i myślę, że to jest moim celem, doszukiwanie się prawdy o tym fenomenie. Skoro takie zjawiska istnieją, nauka mówi, że wszystko jest poznane, jest pod kontrolą, a tutaj coś takiego się pojawia, czego nikt nie rozumie, no to ktoś to musi, bo ja chcę wiedzieć, co się za tym kryje, co to jest. Co by to nie było? Co by się nie okazało, jaka jest prawda? No niestety, oficjalna nauka zamiata to pod dywan, media tak samo. No niestety media, tak. Media to są różne. To są różne. Czasami są prześmiewcze w stosunku do tych zjawisk, tak? Czasami trochę to bardziej otwarcie. Natomiast nauka, właściwie powiem tak, jest grono naukowe, które nigdy już nie zmieni zdania. To są ci tak zwani starszej daty naukowcy, którzy mają ustalony pogląd i koniec. Nie? Aczkolwiek muszę powiedzieć jedną rzecz, że jest kilku ufologów, którzy są naukowcami, zwłaszcza najbardziej sławny na świecie był Allan Hynek. To był amerykański astrofizyk, który badał te zjawiska w ramach tak zwanego projektu, to był Project Blue Book, to się nazywało w Stanach Zjednoczonych, Błękitna Księga. I on był wręcz wkurzony na to, że koledzy naukowcy i siły powietrzne zamiatały sprawy pod dywan, wyjaśniały sprawy łatwe, odstawiały te trudniejsze, prawda? Że nic tam takiego nie ma i on zerwał z tym projektem po jakimś czasie, założył organizację ufologiczną w Stanach, jedną z takich lepszych na świecie i rozprawiał się w cudzysłowie swojej pracy, w swoich książkach właśnie z tym podejściem naukowym, on nazywał to pseudonaukowym podejściem. Bo skoro coś takiego się pojawia, to po to, to jest wyzwanie, to jest po to dla nas, żebyśmy się tym zajmowali, a nie uważali, aha, dobra, nie ma, bo nie ma, prawda? Meteoryty też nie istniały. Aż 100 lat, 200 lat temu jeden z naukowców zobaczył, Biot się nazywał francuski, aha, spadł meteoryt koło niego, aha, no to jednak istnieje coś takiego, nie? Może to dopiero przed nami jest, tak naprawdę. No dobrze, ostatnie pytanie dzisiaj, ale to będzie pytanie, które będzie zalążkiem naszego następnego programu. Tak. Czyli bliskie spotkania z obcymi istotami. Jak często one się zdarzają? Nie często. I jak to wygląda? Czy masz jakiekolwiek relacje z naszego rejonu, że... Jest kilka takich relacji bardzo ciekawych. Mamy około 4 takich konkretnych relacji bliskich spotkań trzeciego stopnia, kontaktu z takimi ufonautami. Mamy też jedną relację tak zwanego C4, bliskie spotkanie czwartego stopnia, czyli uprowadzenie, wzięcie, jakie miało miejsce dokładnie 200 lat temu w Szklarskiej Porębie. Także tak, takie relacje są. Nie jest ich, co prawda, zbyt wiele, ale one istnieją i one są bardzo ciekawe z punktu widzenia właśnie dotarcia badawczego do sedna UFO, prawda?
Także tutaj takie relacje są, były. No i mógłbym o nich dużo powiedzieć. One zatem porozmawiamy na ten temat w następnym odcinku. No proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia.